Jo. Nagrywa? Tak. Siemaneczko! Dobra. Witam serdecznie. Kolejna część cyklu układanie płytek kotłowni. Jak widzicie, tutaj mamy obrzeża, tutaj... co to jest? No ten wpust okienny mamy obrobiony taką listwą. Nie pokazywaliśmy, jak to zrobić, bo majstrowi się nie chciało już kręcić. Ale pokażemy wam na przykładzie komina. Jak widzicie, od dołu już żeśmy sobie trochę polecieli. A jak? No bo szefowej nie było, a jak szefowej nie ma, to nie kręcimy. Gdy się bije. Dobra, to jest tak. Jak widzicie, taką listwę, ona wygląda w taki sposób. Zaraz jak znajdę, to wam pokażę taką listwę. Teodor! Teodor! Co robisz? To nie jest do jedzenia. Fe! No. Misiu, nie wolno. Ohyda. To nie jest musli. Dobra. Naszego aktora ostatnio coś ponosi. Sława mu bije do głowy. Czeka na te 1000 lajków. Okej, okay. Łapek w górę. Jak widzicie, mamy taką listwę wykończeniową. To wtedy, jeśli nie chcecie ciąć sobie płytek pod ukosem, żeby je do czoła sobie dołożyć, bo to jak nie ma sprzętu, to jest ciężka sprawa. Aczkolwiek tu by nam jeszcze wyszło na tym kominie, bo tutaj składają nam się płytki akurat fabrycznymi stronami, tak? Czyli nie musicie tego ciąć, wystarczyłoby tylko tą ceramikę podszlifować, fleksem nawet, i by się zeszło. Ale my mamy listwy, to już robimy jednakowe, żeby po prostu to tak jakoś kontynuować, tak? No i jak widzicie, taka listwa wygląda z tej strony, że tutaj ma taki metal pod płytkę. Tutaj płytką wjeżdżacie sobie z tej strony, a z drugiej strony płytkę do czoła sobie dokładacie. To tak wygląda jak tutaj, tak? Natomiast no, jest na tyle płytką tą listwą, że jakby margines błędu przy robieniu docięcia no musi być dosyć duży. Dlatego trzeba to cięcie zrobić dosyć równe. Jak zauważycie, tutaj ten taki rowek, gdzie teoretycznie płytka się schowa, mam 1 mm, także jeśli ktoś krzywo utnie, no już będzie słabo, tak? I przy tym, jak łączycie taką listwę przy fabrycznej stronie, nie ma takiego problemu, bo płytka ładnie się tutaj zlicuje, dojdzie, ona nie jest poszarpana, będzie wyglądać ładnie i to z dwóch stron wygląda tak. Z tej strony ona nam się trochę odsunie, ale tu sobie wrzucicie fugę, także będzie ładnie to zaspojone. No a z tej strony to wyjdzie tutaj tak na gładko, tak? Problem zaczyna się robić w momencie, już pokazuję, kiedy płytka cięta z tej strony jest płytką ciętą niefabryczną. No i wtedy trzeba ją uciachać albo na maszynie, albo na fleksie. No i wtedy tu możecie zobaczyć, widać trochę takie, no te strzępienia, tak, odcięcia. Jeden patent, jaki można zrobić właśnie z tą milimetrową szparą, to wtedy bierzecie sobie kawałek tej płytki, podszlifujecie, jakbyście chcieli do czoła dołożyć, i w momencie dołożenia tej listwy, o, tak jak ją sobie tutaj przyłożycie, dzięki temu, że tą ceramikę zeszlifujecie, ona wam się tam wsunie, tak? Czyli jesteście w stanie te tutaj zadziory, które się porobiły po cięciu, schować w tym milimetrze. Natomiast trzeba to zrobić dosyć dokładnie, bo mówię, ten margines cięcia jest bardzo mały. Dlatego, jak wspominałem ostatnio, że te obrobienie okna mnie wykończyło. No bo mieliśmy mało sprzętu, jakbyśmy mieli pewnie trochę więcej jakichś pierdół, rysików do cięcia, jakiś nożyc, to może by było trochę łatwiej. No ale daliśmy radę, tak? Dobra, natomiast... Wow, ciasno. Natomiast wracając do naszego komina, sprawa wygląda następująco. Startujemy sobie listwą. My akurat mamy listwy 2,5 metra, czyli zabraknie nam te jakieś 20 cm, czyli wrzynkę sobie robimy
tutaj od dołu, żeby tego nie było widać, tak? Tutaj akurat ze 3 cm płytki brakuje, ale ja to sobie od dołu podjadę. Chyba podjadę. Nie, podjadę. Nie będzie problemu i tu od dołu nie będzie tego widać, nie będzie się tak rzucało w oczy. Natomiast warto sobie właśnie tak to zacząć. No i lepiej nie robić łączeń od góry. Wiadomo, no, wzrok częściej idzie do góry niż do dołu. Także lepiej, żeby tam było całą płytką zakończone. Jak jedziemy? Możecie sobie wybrać stronę, jak ta listwa ma być. Czy ona ma być tak z boku na tej ścianie, czy tak z boku na tej ścianie. My wybraliśmy tą opcję, wchodząc do kotłowni, żeby ta listwa była tutaj cieńsza i niewidoczna. Wygląda to bardziej estetycznie dla nas. No ale może komuś się bardziej podoba ta strona, także to już jest jego decyzja, jak sobie taką listwę zamontuje, tak? Ja to montuję w ten sposób. Jakbym miał duże doświadczenie z tym. Ale w tej kotłowni montuję to w ten sposób, że najpierw sobie przyczepiam tą listwę i od tej strony, jak jest tutaj ta blacha, wklejam sobie tą płytkę, tak? Wyjeżdżam sobie wtedy zawsze trochę za obrys. Mniej więcej to jest na grubość tej płytki z klejem. I dokładam drugą, tak? Oczywiście cały czas sobie sprawdzajcie pion. W naszym przypadku akurat ten komin jest wypionowany, także tutaj sprawdzać za dużo co nie ma, no ale jakby ktoś na jakimś krzywym kominie to robił, aby chciał sobie to wyrównać tą płytką, no to wysuwając to w tą lub w tą stronę sobie zawsze ten pion wyciągnie, tak? No to kleimy. Jak już tą płytkę żeśmy sobie przykleili, jest już fajnie tutaj złapana, ona jeszcze jest ruchoma, także można ją sobie dosunąć. No to teraz walimy drugą płytkę. Dobra, ją sobie też tutaj wklejamy. Tu ją sobie zlicujemy. Dobra. Ok. Dwa krzyżaczki. No i jak widzicie, to na początku denerwowało, ale ta płytka, ona jest tutaj fabryczną stroną. Kurde, no nie chciała się za Chiny mi dosunąć do tego i tutaj była taka milimetrowa szczelina. Podejrzewam, że to może przez klej czy coś, ale generalnie tą szczelinę wypełnicie sobie fugą i przez to ta listwa powinna się, przynajmniej tak myślę, tą fugą zlicować, znaczy zespolić z tą płytką i nie będzie wam latać, tak? Czyli tak to wygląda. Tutaj sobie jeszcze narożnik możecie wyciągnąć. Jeśli ona by wam tutaj się latała luźno, no tutaj akurat sobie fajnie sztywno siedzi, tak, to możecie sobie zawsze właśnie taśmą skleić na rogu, żeby docisnęła się ładnie i w momencie, jak klej zaschnie, ona już tak zostanie. Tak? Jeśli tutaj macie jakąś szparę i chcecie dociągnąć, polecam kliny glazurnicze. Przy budowie domu na te białe bloczki też się przydają. Klinujecie sobie tutaj. No to widać. A, przepraszam. No i tak to wygląda. No, żadnej wielkiej filozofii nie ma. Mówię, jeśli sobie łączycie dwie płytki fabrycznymi stronami ciętymi, to jest wszystko cacy. W momencie, jak chcecie sobie zrobić tak, że tu jest fabryczna strona, a tu jest cięta, to zawsze sobie tą ciętą tak planujcie, żeby, no chyba, że nie ma wyboru, tak? Ale jeśli macie wybór, to tą ciętą spróbujcie sobie schować za ten ząbek, który tu wystaje milimetrowy, szlifując sobie tą spoinę. No i co? No i do góry! Się niech pną nasze mury! Dzień dobry! Dzień dobry, kochani! Teletubi się z nami robią remont? Nie, to nie Teletubiś. Dzień dobry. Jak widzicie, zrobiliśmy sobie komin i obramówkę wokół drzwi. Z racji tego, że kurde, no wszystko robimy zawsze nie po kolei, także ta ściana zostaje na razie nieruszona. Kable nam tu wiszą, a musimy jeszcze wykuć sobie dziurę, żeby zrobić wpust na puszkę od instalacji. Tu jest jeszcze przewód do garażu. To jest jedyny przewód, który puściliśmy sobie podłogą.
No i musimy jeszcze tutaj podłogą puścić przewód do złącza, tak? Czyli że musimy jeszcze właśnie dlatego zostawić tą ścianę w spokoju. Natomiast całe już dookoła, tutaj jak widzicie, ściany są już na tip-top, można to zafugować. Sufit chyba majster dobrze zrobił, bo płytki, jak widzicie, wszędzie się w zasadzie zgrały, nigdzie nie było jakiejś tam rzeźby, że trzeba podcinać i tak dalej, także jestem zadowolony. No i co? No i teraz będziemy przygotowywać podłogę. Robimy następne płytki na podłodze i mamy... Mamy taką tasiemkę i będziemy ją teraz wklejać sobie na połączenia pomiędzy ściana a podłoga. Z racji tego tu nie będzie wody, ale mamy tego 50 metrów, to dla spokoju na wszystkich podłogach, tam gdzie będzie płytka, dajemy taką właśnie tutaj taką taśmę i smarujemy folią w płynie. Żeby nie było. Oprócz tego, że to nie będzie łazienka, tu nie będzie się lała woda, ale od czasu do czasu przy naszym ogrzewaniu po prostu wezmę, tu wpadnę ze szlauchem, spłukam, zmyję i do odpływów podłodze niech to wszystko spada. Także my tutaj ogarniamy, się burdel zrobił trochę i zaraz będziemy przygotowywać do wklejania. Mieszam sobie folię w płynie moim profesjonalnym mieszadełkiem. Można takie kupić wysyłkowo przez internet na naszej stronie. Sprzedajemy takie. Napisali na instrukcji, żeby wymieszać. No to mieszam. No i tak, kleimy sobie tutaj dookoła tą taśmę na folię. No i dwa razy później folia. Tylko wiem, że tu mokro nie będzie i że folia to się niby stosuje tylko do mokrych pomieszczeń. Ale mamy tyle tej folii, dodamy. Potem nie będę już do tego wracał. Właśnie. Dobra. Majster, mów co robimy. Wklejasz na rożę. Amatorsko. Ja sobie wklejam. Tu sobie wklejam. O. Widziałem, jak to robił ten Wiesiek z homestagingu. No to robię jak pan Wiesiu. Chociaż wolałbym zrobić jak pan Wiesiu z blog ekip. Weź pędzel, czy to jest. Dobra. I zgodnie z instrukcją obsługi zasmarowujemy tylko tą białą tkaninę. A tu na dole możesz więcej zasmarować, bo tam musi się przykleić. Dobra, kurde. Proszę. Majster kazał więcej. No, jedziemy więcej. Nic się nie stanie, jak tam trochę więcej taśmy dać. Dobra. Także jedną pionową część mamy wklejoną. Teraz żeśmy sobie już docieli na gotowo, to się wkleja na folię w płynie. Także smarujemy sobie grubiej, żeby miało się po co wkleić. Dlatego wkleić. Na zdrowie. Dziękuję. Dobra. A teraz tak. Zginamy. Tu się zgina dziób pingwina. Dobra. Okej. No i co? I dociskasz. Jakby się ktoś zastanawiał, po co to się wkleja, bo sam się zastanawiałem. To... Nie, Teodor. Fe. Chodź, aktor. Aktor jest. Zaraz kto wejdzie. Dobra. Ty, bo my go ostatnio myliśmy. Ostatnio tutaj, kurde,
tak szalał na podwórku w piasku, że później jak przyjechał do domu, nie było już wyjścia, trzeba było go umyć. Ja był wtedy płacz. Dobra, po co to się wkleja? Można by to samą folią dziabnąć i też by było dobrze, tak? Ale na styku podłoga i ściana to pracuje i sama folia może wam pęknąć. Jak wkleicie taśmę, no to jest tak samo jak wklejacie na przykład taśmę papierową na połączeniu karton gips ściana sufit. To dzięki temu jak to sobie pracuje, to to jest gumowane, będzie sobie to pracować i nie pęknie. Jeśli tu by była sama folia w płynie, z czasem mogłoby to po prostu pęknąć. Też by, jak to w życiu, też by było dobrze, ale no, że robimy dla siebie, to se wkleimy. Nie? Dobra. No i co? Smarujecie pierwszą warstwę za 4 godziny. Trzeba będzie drugą warstwę dziabnąć. No, w każdej folii u producenta będzie zastosowanie, ile tam warstw trzeba rzucić. To jest akurat Primacolu i tutaj minimalna ilość warstw jest 2. No nie kręć mnie. Smaruj, smaruj. Tylko dokładnie. No, te dziurki zakleję. Ale skla? Ale skla, wunderbar. Dobra. Ile dziennie z tą taśmą? A gdzie kupowaliście taśmę? Od ruskich. Od ruskich. Taśmy mamy od ruskich. No tam to przefasonuj to. No mi się już nie chce, nogi mnie bolą. Tak skakać. Po włóknince tylko. Tak, bo szkoda tej taśmy, bo droga. No droga. Ale będzie zaizolowane, że tu będziemy mogli basen zrobić. Tak. Basen dla Teodora. On by był szczęśliwy na pewno. A w następnym odcinku pokażę wam, jak robimy pokój zabaw dla Teodora. Jak to? No tak to, no. Ten pokój tam za kątłownią, w którym tak szumi, to dla Teodora będzie. Tam będzie jego pokój zabaw. Tak. Na dzisiaj kończymy, bo musimy jechać do pracy. Czy ja muszę jechać na nockę? A tak wyglądają nasze powklejane tasiemki. Tutaj obrobione. A nie jest może to tak strasznie potrzebne, ale jak już były rurki, to też żeśmy obrobili te rurki. No bo jak już robić, to porządnie, nie? I pamiętajcie, czystość pracy przede wszystkim. Do ciebie majster też, masz się myć. Drodzy Państwo, powierzchnia uprzednio odkurzona, odpylona, zostaje przez nas na pierwszy raz przemalowana. Pierwszą warstwą taśmę mamy już wklejoną. Na początku wczoraj wklejaliśmy na folię. Dzisiaj jest przemalowana na drugi raz, taśma jest już na gotowo.
Dziś niestety uda nam się zrobić tylko warstwę pierwszą folii, bo trzeba odczekać 4 godziny. No, że nie mamy całego dnia, to trzeba będzie stąd pojechać. I mamy zaszpachlowane na pierwszy raz sufity. Jak wyschną, trzeba będzie wyrzucić na drugi raz. No i zobaczymy. Smarowaliśmy to pierwszy raz śnieżką akrylpucem. Jak ci się to smarowało? Bardzo dobrze. Bardzo przyjemna masa. Zobaczymy, jak będzie wychodzić. Masa droga. Ale... droga, ale się nie napowietrzała. Tak, nie napowietrzała się, ale może wyda i wszystkie sufity nią zrobimy. Zobaczymy. Nie wiem, bardzo dobra, plastyczna, nie wysychała. Zobaczymy, jak nią będzie się pracować. W tym tygodniu raczej takie prace drobne ze względu na niekorzystne rozłożenie czasu pracy naszej zawodowej, także robimy co możemy. Pokażemy wam, jak chodzi nasza przecinarka do płytek. W zasadzie na całe pomieszczenia w domu mamy tylko tą przecinarkę. No, z racji tego, że taka ręczna, która była, to się rozwaliła. No i jak zamiast kupować już to jakiejś ręcznej, kupiliśmy sobie automat. Pokaż, jak to wygląda. Nie najgorzej. No już za czyste będzie. Nie wiem, czy tu coś widać. No w miarę proste cięcie. Tutaj pokaż tą ceramikę. Tu po ceramice można zobaczyć, że tak na dobrą sprawę za bardzo nie szarpie. Bo no może nie jest to jakaś maszyna zajebistej jakości. Ale na pewno można, taką łatwiej... Można sobie powycinać ząbki. Na pewno mieli taką łatwiej maszyną sobie, kurde, pracować, niż wszystko flexem ręcznym robić. No to przynajmniej jest proste, bo sobie po płaskiej powierzchni, a flexem, no to wiadomo, flex chodzi w takiej pozycji, nie? A tu tarcza jest stała. To powiedz, jak flexem żeśmy całą działkę powybijali w drewnie. Całą żeśmy błazerię flexem poprzycinali, tylko że mieliśmy tą karbonową tarczę do drewna. Bardzo dobra Porsche. Reklama? Reklama, tak. Czyli jest to możliwe, jesteś brudny na brodzie od gipsu. Możliwe. Dobra, kończymy. Masz trap, proszę wejść. Myślałem, że to sięgnie chociaż o te... No dobra. Nigdy nie będzie. Dobra. Tak wygląda podłoga pomalowana na raz. Dzisiaj niestety to już wszystko. Musimy poczekać sobie, aż wyschnie. Także najprawdopodobniej płytki zaczniemy układać dopiero w sobotę. I mam nadzieję, że do niedzieli uda się je skończyć. Thank you.
ten kibel i czasem piję wodę z niego, z tego kibla. Nie. Taka czekoladowa.